Dobra, nie ma czasu na wyjaśnienie. Starzyk poszedł na dół, starzyk poszedł na dół. No, bierz to, bierz to. A, dobra. No, to witam was w kolejnym odcinku Morrowinda. No, udało nam się wziąć ten dwumiarowy artefakt, którego przedtem nie mogliśmy wziąć, bo tutaj cały czas strażnik stał. No i nie mieliśmy zwoju włamania Ondusiego. No, teraz go mam, bo w międzyczasie właśnie wróciłem do Balmory i dzięki temu właśnie sobie, no, poszedł ten strażnik w międzyczasie. No ale okej. Okay. No to już jest załatwione. I teraz co to mieliśmy? Chyba do fortu pójść i tam z jakąś odczycą porozmawiać na temat uwolnienia członka naszej gildii. Fort Pelagiat. No to raczej ze znalezieniem orka nie będzie żadnego problemu. O, nawet tutaj jest. Ty? Tak, to ona. Miło cię poznać, przybyszu. Planujesz zostać dłużej w Pelagiat? W takim razie pewnie zainteresują cię oferowane tu usługi. No, nie tyle nas interesują usługi, co nasz kolega, Bragon Nowe Buty, właśnie. Skąd masz ten artefakt Dwemerów? To własność Mebestiena, ty złodziejskie ścierwo. Wow, chwileczkę, proszę pani. A skąd pani wie, że to ten artefakt należy do Mebestiena? Bo Mebestien płaci mi sporo za utrzymanie tego w tajem... Ups! To żeś się wygadała. No ale jak wypuścisz naszego kolegę, to zapomnimy o tym. Dobrze, poddaję się. Wypuszczę go, ale jeszcze się kiedyś z tobą policzę, Vrandel. Zapamiętam cię. No pewnie, że tak. To co, to już? Czy mamy do tego do Dragona pójść? Gdzie on tutaj jest? Gdzieś tutaj? Jak pewnie, jak on jest w więzieniu, to pewnie gdzieś będzie, żeby zejście na dół było. O, jest jakieś zejście na dół, czyli pewnie tutaj będzie. Halo? Tutaj jest pan. No, chyba tutaj jest więzienie. Skrzynia z napisem dowody. Tutaj chyba trafiają rzeczy, które nam zabiorą, kiedy nas złapią na kradzieży. Ale my szukamy tego naszego... Ty? Tak, to ty. Czy jesteś więźniem? Za co tu jesteś? Nie jestem. My jesteśmy tutaj, żeby cię uwolnić. Shadbuck powiedziała, że wyjdę stąd, jak tylko skończę papierkową robotę. Dopilnuję, aby wszyscy dowiedzieli się o twojej uczynności. Hej, chcesz te buty? Przez nie mam tylko same kłopoty. A, jasne, weźmiemy. Proszę, dbaj o nie. I dodano do ekwipunku wspaniałe buty. Tak, zaraz zobaczymy. Wspaniałe mam jakie? A co? Pomogę. Dobra, to teraz wracamy do Habasi. Cześć, kotku. Habasi prosiła cię o uwolnienie naszego brata. Gdzie jest Bragon Nowe Buty? No, w drodze jest. Nowe Buty jest wolny? Habasi wiedziała, że ci się uda. Przyjmij te 1000 smoków. To i tak mniej niż dzięki tobie zaoszczędziliśmy. A jakiś awans? No to dobrze, no to kolejne zadanie bierzemy. Mistrz, któremu podlegają zabezpieczenia, mieszka tu, w osadzie Balmora. Habasi wie tylko, że jego rodzicami byli Altmerowie. Może on pomoże zabezpieczyć oberże przy południowym murze. No, może to zrobi. Zaraz to sobie znajdziemy. No i... Tak, zaraz. Tylko gdzie on mieszkał? Gdzieś chyba po tej stronie, tak? Dondronosy... Panie, jak zobaczę imię, to będę to sobie przypomnę. Tu nie... Hetzerinde. Tak, to tutaj. Hetzerinde. Jak jest mistrzem, no to znaczy, że może nas wyszkolić. Bo tutaj w przypadku zabezpieczenia do 100 punktów, czyli do maksimum, jakie można zdobyć bez kodów. Nie, żebym to kiedyś próbował dobić. Cześć. Nie jesteś stąd. Co chcesz wiedzieć o Balmorze? Chętnie zdradzę ci najnowsze plotki, o ile nadarzy się coś wartego uwagi. Jeśli zaś zdradzisz mi jakiś ciekawy mały sekret, chętnie ci się odwdzięczę tym samym. No, tam sekretów my nie chcemy, chcemy raczej
żebyś nam pomógł w zabezpieczeniu gildii złodziei. Przepraszam. Znaczy nie gildii złodziei, tylko tą obelżę właśnie. O. Muszę przyznać, że ostatnio zaniedbałem gildię. Z pewnością pomogę wam zabezpieczyć przy południowym murze. Powiedz Habasi słodkie usta, że jestem do jej dyspozycji. No to już też załatwione. To też już wracamy. Musimy obronić obelżę przy południowym murze. Kto jest specjalistą od zabezpieczeń, Vandel? No, już znaleźliśmy go. Hecerinde jest specjalistą oferującym zabezpieczenia. Czy nam pomoże? Habasi myśli, że tak będzie dobrze. Wkrótce Sioring Kamienne Serce i Kamonatong zaatakują nas ponownie. Dobrze nam służysz, Vandel. Jeśli za twoją głowę wyznaczono nagrodę, bo inni myślą, że odpowiadasz za przestępstwa, Habasi to załatwi. No to fajnie, dziękujemy. Jakiś awans? Jej! Gratulacje, Vandel. Teraz możesz zwać się Czarny Kaptur Vandel. A, jam to. No to dobra, to kolejne zadanie sobie weźmiemy. Zadania. Habasi nie ma dla ciebie żadnych zadań. Może Jubilar Aengot w Altrun lub Wielka Helende w Sadritmora będzie coś mieć. To proszę, no to skończyliśmy zadania dla wszystkich głównych gildii w mieście Balmora. No i co teraz? Tu mamy trzy wyjścia. Albo zaczniemy robić misje dla gildii w innych miastach, albo możemy dołączyć do rodu. Ja raczej oponuję za rodem Chlalu, który jest akurat tutaj w Balmorze. Albo możemy zacząć już robić... główny wątek robić. To trzeba by było pójść do tych ruin dwemerowych. Chyba one są tam przy Fordzie Księżycowym. Tylko nie wiem, czy to są te ruiny, do których mamy pójść. Tak sobie myślę. A chodźmy może do tych ruin, zawsze zobaczę się jakieś ruiny dwemerowe. Tak, dwemerowe? Tak, dwemerowe, nie danmerowe. Danmerowe to są twierdze. To są mroczne elfy, a dwemerowie to są krasnoludy. To dobra, no to idziemy. I tak, to tam, co mamy zrobić? Mamy tam znaleźć tą kostkę. Coś jeszcze? A nie, to tą, znaczy kostkę, to się nazywa dwemerowa... matką czytowania obszaru. To się nazywa dwemerowa układanka, czy jakoś tak się nazywa. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to było w tym, czy to jeszcze gdzieś jakieś inne są te ruiny. No ale nawet jeśli, no to się jakieś zwiedzi ruiny. To tak, to chyba tutaj będzie ten most. Nawet przez niego przechodziliśmy raz, z tego co pamiętam. Tak, a w ogóle my jesteśmy zaopatrzeni jakoś w miksturę albo coś? Nie. O. Tu mamy klasyczne przywrócenia zdrowia. Mamy doskonałe. I duże też mamy? Nie, dużych nie mamy. Ale chyba 10 miksturek nam wystarczy. Poza tym mamy jeszcze pierścień i zaklęcie, które nadal nam nie chce działać. Chociaż już kilka razy zadziałało. Co prawda w większości poza wizją, ale cóż. No, jest już most i tutaj są ruiny. Tylko jak do nich... gdzie było do nich wejście? Nie pamiętam, ale coś tutaj było z tymi ruinami, że tak wejście nie było jakoś tak widoczne. Czy jakoś, nie, jakiś mechanizm był? To nie jest czasem to? Jakaś tutaj taka... jakby to się miało otwierać. Nie wiem, to jakiś tutaj jest przełącznik gdzieś, albo jakaś dźwignia. O, deszcz przestał padać, fajnie. Nie wiem. Tutaj coś... O. Krasnoludzka korba. A zobaczmy. O, otwiera się. Ej, zamyka się. Ej, nie zgadzam się. No to jesteśmy w środku. Jak to się nazywa? Arknhand. Dobra. Nie pamiętam, czy to były te gdzieś w dzienniku, tylko gdzieś na samym początku to było. Dobrze pamiętam.
O, proszę, trafiłem. Muszę wyświadczyć przysługę Haspatowi. Dopiero wtedy Haspat Antaboli powie mi to, co chcę wiedzieć. Mam się udać do pobliskich dwemerowych ruin, zwanych tak jak tu jest to napisane, nie będę już tego po raz kolejny czytał, bo po prostu nie. I znaleźć tam kostkę z kolistym wzorem oraz jakimiś symbolami na jednej ze ścianek. Haspat nazwał ją dwemerową łamigłówką. Właśnie, łamigłówką, nie układanką. Teraz tu gdzieś była ta układanka. Nie pamiętam. Gdy przyniosę tę kostkę Antabolisowi, uzyskam od niego potrzebne informacje. To dobrze, no to jesteśmy w tych ruinach, w których mieliśmy być. No i nie pamiętam, co tutaj, czego tu się można spodziewać. Bo gdzie była ta kostka cała? Tutaj co my mamy tutaj? O, mamy flint, a to sobie weźmiemy. I 9 sztuk złota. To też weźmiemy. Tutaj jest jakieś zejście na dół, ale tutaj też coś było. Czy ktoś tam stoi? Chyba tak. I pewnie nas zaatakuje. Znając życie. O, tu dwóch ich jest. Ej. Ej, ja się nie zgadzam. Ej. A może panowie wiedzą, gdzie jest ta kostka? Chyba nie wiedzą. A pan wie może, gdzie jest tutaj jakaś... Mogę znaleźć jakąś kostkę? Chyba też nie wie. Się zdenerwował. No nie trzeba się tak gorączkować, jak się nie wie, to się po prostu nie wie. Co ty tam masz? 400 sztuki złota, to bierzemy. Stalowy sztylet. No, weźmy. A ty, panie, co ty miałeś? No widzę to samo, tylko że więcej miałeś złota. To okej, to tutaj panów unicestwiliśmy. A tutaj mamy też jakieś 2-3 przejścia. Sala płaczących dzwonów, a tutaj? Sala płaczących dzwonów, a tutaj? Też sala płaczących dzwonów. Okej. No to... To po dzwonie i wchodzimy. Dzień dobry. Jest tu kto? O, to jest to drugie wejście, a... O, tutaj... O, to trzecie to jest... Po drugiej stronie. No ale dobra, to idziemy dalej. Jeszcze na zegarek popatrzę. A, dobra, jest okej. Niebiańska galeria. Dobra, wchodzimy. Halo? Czy jest tutaj zarządca tego budynku? O, ktoś tam jest i się też denerwuje. Ale z tego co widzę, to tutaj nic innego nie ma. Znaczy na tym piętrze, że tak powiem, stalowa beczka. Tu nic, tu nic, tutaj... Zadzewiałe biurko dwemerów. O, dwemerowa moneta, to jest widzę cenne. Ło panie, jakie to ciężkie. Nie bierzemy. Tutaj zdobiona misa dwemerów. Teraz sobie weźmiemy. Niby to tam nie... Właścicielem jest ten... cesarz, ale... Chociaż zaraz, czy my tędy jakoś uda nam się wyjść? Dobra, YOLO! No, jeszcze raz. Okej. Tutaj pan co miał? O matko, ty jeszcze miałeś ten nowy sztylet. Z czym to ludzi? Zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj ciężkie biurko dwemerów. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tu jest już jakieś przejście. O matko, tutaj też kolejna ta... To koło zębate. Tak, tutaj jakaś lawa widzę jest. Tam było jakieś przejście, a tutaj... tutaj jeszcze więcej. Tu jest więcej lawy. Pewnie tutaj będzie jakiś laparkour. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czyś przeskoczę. Wydaje mi się, że nie przeskoczę. Sprawdzimy?
F5 szybki zapis. I uwaga, uwaga. Na pochybel! O, udało się. Haha. Proszę, no ja bym nie przeskoczył. Tylko ciekawe, co tutaj jest. Nie dobrze? O. O! No to jakiś kowal pewnie z takim młotem. Zobaczmy zwykle, co... Stalowy młot bojowy. To dość ciężkie jest. A dobra, weźmiemy, na razie jeszcze nie mamy problemów z tym, z udźwigiem. Tu jest jakaś latarnia. I co, tylko to tutaj jest? W ogóle co to, jakiś teleskop? No nie wiem, na pewno nic tutaj innego nie ma? Co? Pojedzie? Pewnie nie. Nie wiem. Wygląda na to, że tutaj nic nie ma takiego. Wow. Dobra. No nie, no nic tutaj innego nie widzę. No to cóż, no to wracamy się stąd. Przynajmniej jedną odnogę mamy załatwioną. Tak, nic tutaj innego nie widać. Dobra. Ale jednak sobie zapiszę. Okej. No i wracamy się tutaj. To teraz tak. Tutaj było przejście na dół. Tutaj było jakieś wejście. Zobaczymy, to prowadzi gdzie? Sala płaczących dzwonów. To pewnie tam, tam gdzie to trzecie wejście było. To najpierw sobie tutaj zejdziemy na dół. Dobra. O! O, już ktoś nas idzie przywitać. Wszyscy tacy niemili tutaj są. Zobaczmy, co ty masz. Płócienne katwasze. Nie, nic ciekawego. No jak mnie kotli, żeby tu wszystko zebrać. Co, ja uwielbiam zbierać rzeczy w tesach. A także muszę coś zostawiać, to po prostu tak mnie... No ale dobra, mniejsza z tym złom. To dość ciężkie też. A bardzo się nie jest jakaś taka wielka. Tutaj mamy znaczy efemerów, to weźmiemy. Tutaj coś jeszcze jest? Skrzyneczka. No to otwieramy. Ale może nie tym. No. No weź, no przecież to jest piąty poziom zamka. Otwórz to. Dziękuję. Okej. I idziemy dalej. Tutaj mamy... Galeria Krwawej Ziemi. Poziom zamka 32. A tutaj mamy kolejne jakieś skrzynki. Nic, nic, nic. O! A to sobie weźmiemy. I sobie bierzemy. Ale to bierzemy. A ten moc to sobie jednak zostawię. To jednak zostawię. Pan. Mamy nowy kubek i moneta. Dobra, to idziemy dalej. To co tutaj spróbujemy? No dalej. No otwórz to! Okej, dziękuję. I idziemy. Galeria Krwawej Ziemi. Oho. Chyba słyszę te... Te pajęczaki, takie dwemerowe. Tu się trochę podleczę. I idziemy. Gdzieś tutaj. O, jest. Już nas zobaczę. Wow. Ale jeszcze tutaj słyszę inne są. Niech chyba jest tylko sam złom. Właśnie. Zobaczmy za stalowe drzwi. Zobaczmy, gdzie to prowadzi. Pasaż pokładów rudy. Okej, a tutaj? O, zabezpieczone pułapką. No. No, rozbroj to. Okej, rozbrojone. Tutaj w sumie nie musimy, ale się będziemy szkolić w zabezpieczeniach. Okej. O, jest kolejny pajęczak.
Okej, okay, właśnie. Pajęczy Centurion. Tak, Centurion, Centurion. Tu... O kurczę, o kurde. No. Tutaj kolejny jakiś wojownik czy coś takiego. No. Kurde. Trochę nas bije, ale... O, umiejętność. To wzrosła do 47. O właśnie, kulisy Centurion. Tutaj nic, ale sobie zażyjemy miksturkę. Nie kondycji, tylko przywrócenie zdrowia. Tutaj chyba jest tylko lawa. A tutaj chyba nic nie ma. Okej, okay, no to patrzymy tutaj. Beczkę. Nic, nic. Ciężka skrzynia 2 metrów, zabezpieczona zamkiem. Już chciałem powiedzieć pułapką, ale... No. Dajesz. Dajesz. You can make it. Może spróbujemy... Zaraz, jakie mam zabezpieczenie? Zabezpieczenie 32. To może spróbujemy, bo mamy chyba jakiś właśnie profesjonalny wytrych, to sobie spróbujemy tym otworzyć. No. No. O, udało się. Okej. Okay. I co my tu mamy? Krasnoludzki pustygan. I zdobiony puchar 2 metrów. Bierzemy. Jak tam nasz udźwig? Oj, kiepsko, kiepściutko. Złom. To niepotrzebne. Chociaż chyba, o ile dobrze pamiętam, to chyba była jakaś... Było jakieś zadanie, gdzie było potrzebne... O! Gdzie było potrzebne zbieranie tego złomu. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś to jest? Gdzieś tutaj? Wow. Duchy 2 metrów. No, bije. Wow. No. Dwóch na jednego to jest tak trochę nie fair, wiecie? Ale ja mam ich stutki. A, kij wam w oko. Dobra, jeden załatwiony. I... No, jeszcze raz. No, jeszcze raz. No. No cóż, ektoplazma. Weźmiemy. To też weźmiemy. No, trochę nas potrupowały. Nie ma co, ale no mówię, no jakoś nie mam szczęścia do znajdywania średnich zbroi. A my pewnie już praktycznie nie mamy dźwigu. Popielna sól, a to jeszcze weźmiemy. No, już prawie nie. Czy tutaj na górze? Chyba nie ma. Puchar. O, bierzemy, już nie ma miejsca. To dobrze, to wywalę też tylety. To i tak nie za wiele dało. To chyba nie będziemy brać tych. Zależy co będzie, jakieś takie mało wartościowe. Te misy tak nie za bardzo. No dobra, na razie 20 może tam wystarczy. No dobra, to też. Na razie będzie okej. Okay. Zrobiona skrzyń. Nagolenniki. Starożytny klucz i młotek. Bierzemy wszystko. Teraz spróbujemy, może coś się jakoś uda. O. I co? Nie, nadal są te wszystkie młotki. Ale mamy stremerowe nagolenniki. No, dużego pancerza nie używamy, ale jednak sobie go jednak załóżmy. No, jeden nam zwiększa klasę pancerza o jeden. Zawsze coś. A tutaj ciężar 8, 3 i 4. W sumie dobra, to też wywalimy. No, trzeba zacząć zagospodarować to miejsce w tym ekwipunku. Puchar co jeszcze weźmiemy? A tutaj no. O, dobrze, kolejna moneta. Tutaj nic. Czyli co tutaj co? Tajemnicze urządzenie Dremerów. Dobra. A tutaj? Drzwi.
ciekawe, gdzie to prowadzi. O, kolejny Scientist Centurion. I kolejna zjawa. Okej. Okay. Dobra, kolejna zjawa załatwiona. Lasnoludzkie widmo. Ciekawe, czy nam się uda złożyć zaklęcia. Nie. No. Okej. Okay. Trudno się mówi. Tylko zaraz zobaczmy, gdzie to prowadzi. Tutaj byliśmy, to widzę, że kółko zrobiliśmy. Czy tam nie było jeszcze jakiejś innej odnogi? Czasem? O, tutaj coś jest. Tu widzę, nic nie ma. Dobrze, to teraz co? To chyba tutaj wszystko opadane. Tylko ten pasaż pokładów rudy jeszcze został. Gdzieś to było tutaj chyba. Ten pasaż pokładów rudy, to tam sobie wejdziemy. I dobrze? Okej. Okay. Jeden z głowy. Ktoś tu jeszcze jest? Uła. Tutaj coś był. Ktoś tutaj był już chyba. Albo coś wybuchło. Wiele słów to weźmiemy. Tutaj złom to nam niepotrzebny, tutaj te koła zębate tym bardziej nam nie są potrzebne. Dziwne urządzenie mechaniczne. Chyba raczej nic z nimi możemy robić, z tego co pamiętam. A tutaj co mamy? Czyżby to tutaj gdzieś ta układanka była, w tych okolicach? O, kolejna zjawa. No, też ją. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie chcesz, to posłuchasz. I kolejna ektoplazma. O, coś już słyszę idzie. O, jest kolejne widmo. Okej. Okay. Kolejne widmo załatwione. I kolejna ektoplazma dla nas. Nie wiem po co, ale... Ale jest. No. No, rasa dobrze. Rasa dobrze. To drugi rasa dobrze. No, no weź. Dobra, to my sobie... A, spróbujemy sobie. No. No to, no nic. No to sobie użyjemy kolejną miksturkę. Bo już jesteśmy podtypowani i to nieźle. No, kolejny Centurion. Znaczy, pajęczy Centurion. Okej, okay, no to skakujemy. Coś tutaj pod wodą. Jakoś nie za bardzo widzę, żeby coś tu było. Więc, no, pływaj. Patrzmy tutaj. Też nic nie widzę. To tutaj jest przejście. No, o. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Tutaj nic nie ma, ale tutaj jakiś jest most. Czy gdzieś to prowadzi? Nie za bardzo. Tutaj lewitacja była potrzebna? Nie widzę tu żadnych schodów ani nic takiego. Ale słyszę, że ktoś nas tutaj, na nas tutaj czyha. No, no skocz tam. No nie wiem. Tutaj ewidentnie coś jest. Po tej stronie też nie za bardzo. A my mamy jakąś chyba miksturę. O, lewitacja. A, użyjemy sobie, żeby tutaj wejść tutaj na górę. I zobaczmy, czy było warto. Tak średnio tutaj, żeby coś było.
godnego uwagi. No tutaj na tym piętrze też nic nie ma. Tylko tam na górze jeszcze coś jest, ale tam jest jakieś inne, widzę, przejście. Tylko no nic, no i innych jakichś lewitacyjnych nie mamy. Mamy zaklęcie, ale nie mamy na to many, żeby użyć je. Chyba tak? 35, a na to 45 chyba potrzeba. Tu jest lewitacja, no 45. No to nic, no to się wrzucimy. Może tam będzie jakiś skądinąd przejście. No to, no to... dobra, to już jest załatwione. Tam padę przejść jakby, co tu jeszcze było, więc może nic straconego. Ale tutaj co były ten... przejście płaczących dzwonów, czy jak to tam się nazywa? Pasaż układ... aha, to jest tutaj, my jesteśmy. A coś tam z płaczącymi dzwonami, no to chyba całe już jest obejśnięte. O. Chyba do nas nie podejdzie. Nie, to nie. Okej. No my stąd wychodzimy. I idziemy tutaj. Tak, niebieska galeria. Tutaj nic. No to się wracamy. Tutaj i tutaj były te drzwi jakieś. Tutaj nie. Tutaj. O! Wow. Spokojnie. Jeszcze raz. Okej. Okay. Umiejętność bez zbroi, topór wzrosły. Żelazne tanto. Niepotrzebne. Ale tutaj mamy kolejne. Tutaj, gdzie my będziemy. Sala. Centryfugi. A tutaj będzie ten... ta niebiańska galeria, a tutaj jakieś zawalone, tutaj co mamy? Oj, znowu ktoś tutaj jest. Pełno niegrzecznych ludzi tutaj jest. Okej. I zresztą dalej już nie mamy na to miejsca. Tutaj zabezpieczone pułapką. No zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj też coś zawalone. I tutaj też. No widzę jakiś punkt, jakaś sypialnia. Jakiegoś dwemera. Tutaj co mamy? No też, tutaj też ktoś jest. Ło, z jakąś włócznią pani. Dzidą. Okej. Okay. Poradzimy sobie z panią. Dobranoc. Stalowa włócznia i zwykłe rękawiczki. To nam niepotrzebne. Co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy. Amatorski młotek płatnerski, uczniowski wytryk. No wytryk zawsze się przyda, młotek też, chociaż dość ciężki. To bierzemy. To... a, już zostawimy. Nawet kilka tych zostawimy. A tak ze trzy. O. Okej, tutaj nie ma nic, tutaj też nic, tylko jakieś dziwne urządzenie parowe, tutaj jakieś kufle, no bo to tutaj wszystko, a tutaj na górze co jest? Sala centryfugi, czyli tak, jedno tu było na górze, jedno na dole. No to dobra, ale tak sobie myślę, że tutaj zrobię przerwę i zobaczymy się w następnym odcinku. Więc ja się z wami żegnam. Na razie.